Siemka, z tej strony Prosołt i witam was w kolejnym odcinku z Home Sweet Home. Ze mną jest Adrian. Jestem. I lecimy dalej z naszym przekichanym horrorem. Tak, i to jest znajdźka zaraz, żebyś się nie ominął. Nie tu, tylko za tamtym... O, tu. Za drzwiami. A, okej. Okay. I co to było? Nie wiem, chyba nie chcę wiedzieć. To? Tak. O, super. Mówię ci, że będzie lalka. Nails. Bawiłbym się taką. Fajne. No. Chyba już lubi lalki. Ja pierdolę. Te lalki się nie zabijają. 8-1-1-1. Okej. Nie trzaskać drzwiami. Whoever you are. Gitara. Aha, gitara się ma, ha ha ha. Ha ha. Teraz czekają pokoje 8 i 3 jedynki. No tutaj. Tak? Tak. Tylko czekaj, ja tu też coś widzę. Spoko. Tylko mówię, żeby się rozglądał, czy tam tego nie ma gdzieś tego pokoju. Pierwszy dziwny symbol. Ej, ulol. Czemu mi to zniknęło? Nie wiem, żeby... Znowu tej zepsuł. O, jest. Super, super. Mimo drugiej strony. Fajne. Jedna strona kartka, niemożliwe. No, a druga strona niewidzialna, magia. Nowe odkrycie. Kurwa. Boże, chcę nowy komputer. Proszę. Czy tutaj znajdźka? No, w sensie w tym pokoju 8-1-1-1, nie? No mam coś. Literary Jinx. No to jest to, tak, to jest to. Już, Jezu. Chyba tu było. Literary Jinx. Już zapomniałem, co to jest Literary Jinx. Nie, jakiś rytuał pewnie, czy coś. Cel zostanie opętany przez ducha lub duszę, która zrodzi się z gliny, co? Jezu, to mi się odbija. Cel ewentualnie straci swoją podświadomość, powiedzmy. No, ogólnie, że straci pamięć odnośnie tego, kim jest. O, to tak sensownie będzie brzmieć. Dusza będzie... będzie kroczyć... Decaster? Kurwa. Takie krótkie słowo, ale nigdy nie widziałem na oczy czegoś takiego. Caster. Caster. Odlewnik. Aha. Czyli będzie co? Za... Co? Nie mam pojęcia. Ale tutaj też niby casters to są też niby kółka. No, ale nie ma to sensu. A, że po prostu dusza będzie kroczyć za celem do końca jego życia.
Aha, i nawet mała taka separacja od tej duszy będzie skutkowała wielkim bólem. Powinni być na zawsze razem. Trochę pojebane. Boże, czemu jestem zakrwawiony? Nie było chyba czegoś takiego wcześniej. Chyba, żebym Chyba nie widział było. przynajmniej. Dobra, teraz szukamy pokoju. Numer Numer 8109. 8109. No. Jest. No tak, trzaskajcie drzwiami. Wychowane. Kurwa, znowu to schowałem. Serio? No. To ja sobie 15 kwietnia list teraz tamten, to nie są. Aha, okej. Ale dziwne, czemu takie dziury są? Z 15 którego? kwietnia. 15 kwietnia. A 15. Masz to w ogóle? O, No jest to. tak, rzeczywiście. Innego dnia nic nie robiłam i po prostu stałam. Tim mnie zawołał i powiedział, że nie skończył pracy i obiecał, że pójdziemy gdzieś razem, gdzieś wyjdziemy. Chodził do pracy nawet kiedy miał wolne. Co to do cholery było? Co z naszym dniem wolnym razem? Czasami się zastanawiam, czy to nie przeze mnie. Nigdy nie byłam dobra w rozmawianiu. Ja też nie. Nie martw się, Jane. Tak samo jak to było z pisaniem. Domyśliłam się, że powinnam zrobić coś dla niego. To please. Prosić go i być tutaj dla niego. Czy mogę się dla niego zmienić? Nigdy. Nie, chwila. Nie mogłabym skończyć. Nie mo. Kurwa. Nie mogłabym myśleć o tym. Jakoś tak. Krew? Nie, chyba nie. Boże, te obrazy mi przypominają ten Layers of Fear. No, beskitu. Kolejny dziwny symbol. Znowu. Kurwa, tu niewidzialne. Znowu. O, tu będzie chyba coś, czekaj. Aha, nie, dobra. Graj sobie, graj. A, okej. Czyli co, tutaj już nic nie będzie? Nie, musisz teraz coś. Tak, widzisz? A mam trzeci symbol. Nie wiem, o co chodzi z tymi symbolami, ale pewnie coś trzeba będzie potem z nimi zrobić. No. Niestety. Idź, Iść. no. No, czyli coś mi Nie bój wyskoczy. się. Nie, no jak to? Przecież nie ma takich rzeczy. No, zwłaszcza w horrorach, nie? Find a Boże. password to unlock the door.
Znowu jakieś kody durne. Aha, i to ma być... O Boże, współczuję ci. Chodzi. No, chyba musisz tego orać cyfrę. Trzy cyfry z tych patyczków chociaż umożesz. Co? Tak mi się wydaje przynajmniej. Czekaj, ja teraz sprawdzę. Chyba jedno to będzie dziewiątka, wiesz? Tak mi się wydaje. Tutaj będzie dziewiątka. Dobra. Sprawdźmy dalej. Co z tego można ułożyć? Zero. Zero można z tego ułożyć. Jest zero. Nie wiem, 6? Nie wiem, zobaczmy. Dupa. To może to będzie 9. To będzie 6. 0,69, tak. Na pewno. Te liczby to nie przypadek. Zabiję się. Czekaj, ja teraz znajdę. O Jezu, bro. Chyba wiem, co musimy zrobić. Co? Bo jest taki pokój, a zaraz ci powiem gdzie. Nie byłem już chyba wszędzie. Nie. Jeden nie był byłeś. Tylko taki zamknięty. Że w jest ogóle... jeszcze tutaj obok jest taki pokój. O tu właśnie chyba po lewo. Lewo? Albo prawo. No o tu, spróbuj tutaj. Nie tu, cofnij się. No i tu po prostu. Tu. Tu, dobra, tu. Ja tu byłem. Nie no, idź podejść tam do tego, tego. Do tego... Aha, tu. Aaaa! What the fuck? I teraz tu musisz u sobie zrobić cyferki. Także powodzenia życzę. Ale... nie no. To jest żart. No, tak. To jest żart. No cóż. Bywa i tak. Ja żeż pierdolę. Dobra, ja już znam kombinację, ale dam ci chwilę. Ta gra jest chora, naprawdę. To może być dziewiątka. No jest, nie wiem. Znaczy... ja nawet nie wiem, który papier ja przerzucam. Nie ma dziewiątki w tym nawet. Aha, okej. No. Nie, no jest dziewiątka. Znaczy jest, ale odwrócona. O, tak mogę ci powiedzieć. A, no dobra. To już coś. Tak. I have a crippling depression. Przez tą grę. No. Jak tu ma wyjść szóstka? Ja pierdolę. Tak zostawię. Coś się tworzy. Chyba zjebałem.
się tym steruje, zjebanie. Boże. Czy co? Nie mówię, że się zjebanie to w ogóle bierze wszystko. Jasne. Nie wiem. Dlatego się zapytam, czy już chcesz spokoju. Nie, jeszcze nie. Poddaję się tak szybko. No i wróciłem do punktu wyjścia. No, na pewno to tak zadziała. O Boże, zabiję się. Trzy, cztery, sześć. Nareszcie. Dzięki Boże. Brawo. Boże, Find znowu. Jane po raz 50. No i przeciskają drzwiami. No i już słyszę tą szmatę. Super. Wiem, że słyszysz, bo o to chodzi tutaj. Teraz musimy potem... Musisz iść teraz do kibla. Co jest kibla? Nie wiem. Na razie ci powiem chyba. Umieram parę razy, to się dowiem. Teraz trzeba najpierw pozwiedzać. Jest. Słowa ze spokoju. Nie. Ej. Tu były drzwi. No to już nie ma. Albo jestem jakiś zjebany. I nie było tu drzwi. Jezu, co ta gra ze mną robi? Schizy. Ej, ja jestem na czwartym piętrze! Patrz, tu będą te skurwiele. Tu się na mnie tu gapiły. Ej, bo nie wiem, czy... Czy nie pominąłeś? Co nie pominąłem? Znajdźki. Zaraz się dowiemy. Oj, chyba tak. Nie mogę się wrócić. Ale czekaj, wyjdź z tego jeszcze na chwilę, bo się chcę obejrzeć, żeby nie było znowu jak wcześniej, że... Jednak nie, ale... Nie no, ja przyszedłem tutaj, nie? No właśnie wiem, a ja... Tam było skręt do tych kiblów. No był, a już znikł. No, super. Może mnie zabije. Ej! Teraz nagle? No. No teraz nagle mnie nie widzi. O, wszedłem w nią. Fajnie. Dobra, mam nadzieję, że to się zresetuje. Do tego momentu, gdzie były skręt, gdzie był... Mogłem jeszcze tam chyba w lewo pójść, nawet jeszcze tam prosto coś było. No właśnie tam w lewo to był ten kibel chyba. Okej. Okay. Chyba, proszę, może żeby jeszcze... to tak działało. Bo jest ten rozdział jest taki kurwa długi. No nie no! Co za nonsens. No nie dadzą, no. Bo. Pójdę wyjebać wody. Aha. I dopiero tutaj nie przyjdziesz.
prawda? Jezu, i jeszcze ja będę musiał powtarzać ten rozdział, żeby znaleźć tą znajdźkę. Boże święte, nawet nie mów. Nie tak będzie. By się okazało, że później będą te kible. No ja będę to obserwować. Zobacz, jaka jest następna znajdźka. Zjebana jesteś jakaś. Nie no, chyba nie pominąłeś. Czekaj, bo ja cię powiem. Czekaj. A to nie jest tutaj. Pierdolę. Boże. Ty Piero? Ty masz 5 IQ? No chyba tak, no. Inteligencją nie grzeczy. Jak pominąłem to w końcu, czy nie? Bo ja nie wiem. Ja ci powiem, że ja się zgubiłem. Bo w tej grze wszystko wygląda tak samo i nic się od siebie nie różni praktycznie. Ej, to prawda w sumie. Jakby ja nie wiem, co się dzieje i co jest gdzie. Mhm. Ale... Nie no, niemożliwe, żebyśmy aż tyle, bo... Czekaj. Nie, nie wierzę, że to się tam... Jak przyleciała. Cokolwiek to jest, nie wróci do ciebie, bo jesteś zjebana. Tylko mówię. Pogódź się z tym. No właśnie. Deal with it. Co, doszedłeś do tego, czy pominąłem, czy nie? Jeżeli pominąłeś, to przypał, bo wtedy pominąłeś jakieś 3 znajdźki, co jest chyba niemożliwe, żebyśmy w tak krótkim czasie to pominęli. O, to chyba niemożliwe. No chyba, że gra jest tak durna, że chcieli zmieścić te wszystkie znajdźki w tym jednym rozdziale i postawili obok siebie wszystkie i tak to właśnie teraz wyszło. Ja będę nie dziwię, słuchaj. No, w sumie. Ale zaraz ci powiem, bo ja po prostu...
I tu jest jakaś łazienka. Zamknięta. Tak, bo w niej były drzwi rozwalone. Czekaj. Drzwi rozwalone? To jest ta winda. W sensie w tym kiblu były... A my tu już nie byliśmy kiedyś? No byliśmy właśnie, no. No. Drzwi rozwalone? Znaczy, w sensie drzwi od łazienek były rozwalone. I potem ona tam przyszła i chodziła, ale czekaj, zaraz ci powiem, czy to już jest koniec, czy nie koniec. Chciałbym, żeby to był koniec. Ale wydaje mi się, że pominąłeś. No trudno już. Będzie seri na 100%. Tak się starał. No właśnie. Ja się trochę w akcji zakręciłem. Trzecie, na drugie, kurwa, srukie. Jeszcze ta winda, cały czas ta winda. No. Coś nowego może, halo. Właśnie. Nie, no po co? Ja już tylko co tam powinna pamięć wszystkie, także... mogę być przewodnikiem tutaj. No tam już byśmy włazili tym. Mhm. Były jakieś zamknięte drzwi na drugim piętrze, więc... A. Super. Co? Co? Why do you keep running away from me? Jane! Fuck! Wow, teraz dalej, ja nie, wiem, co ro- teraz dalej ja nie wiem co robić. Ja zaraz to już nic z tego nie rozumiem. Ja też. Tak po, jak, też tak po całości, nie? Jakby coś tam jeszcze ogarniałem w połowie, a teraz to nie wiem totalnie co się dzieje. Zaraz do was wracamy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy z powrotem. Nie wiem, myślałem, że może po tych linkach trzeba czy coś, ale no... Chyba się na nie powiedzieć, wiesz? O! Dobry pomysł. O, super. Mam jakąś znajdźkę. Secret note. No zaraz sprawdzę, czy jak to jest daleko, naprawdę. One chai? Proszę zatuszuj ten skandal z samobójstwem. Dyrektor nie chce zbyt dużo złej uwagi, że tak powiem. We became... Aha, tak, pominęliśmy. Ile? Te trzy znajdźki. Trzy. Super gra. Super gra. Teleportizing i w ogóle, nie? Tak. Nie, no świetnie się bawimy. No trudno. Może nie wiem co mnie opęta, ale może jednak wrócimy do tych notatek. Zobaczymy. Ale to już może bez twojego wsparcia, Adrian, bo kurde, tyle się pierdzieli z tym badziewiem, to szkoda czasu, naprawdę. A my i tak zaraz będziemy kończyć odcinek. No. Staliśmy się ostatnimi czasy jedną wielką wiadomością ze względu śmierci jednego ze studentów. Nie może być tak samo jak ostatnim razem. Dziękuję.
No, za wszystko wiemy. O, mamy klucz do drzwi. Aha, okej. Okay. Jeszcze poszedłby. Święta woda, super. Wiemy, do czego służy święta woda, ludzie. Woda święcona. Ej, pisto głupia! Co ona tu robi w ogóle? Co jest? O, zdechła. O kurwa. Dobra, jest jakaś fajna wiadomość dnia dzisiaj. Ja pierdolę. Moje małżeństwo się w ogóle zginęło. To też tak z dupy nagle przyszłaś, zginęła, no. Nie, ale cieszę się, nie ma problemu. Nie narzekam. Wiesz co, boję się, że ona teraz... i tak tu przyjdzie. Nie, tak już nie można. Koniec jej. A teraz nagle 300 tysięcy kluczy i że... Tak, panie. Że nie wygra długa. Tak. Ukryty duch. Dobra, teraz ogólnie będzie jakieś... coś na podłodze. Coś na podłodze? Coś na krzesełku. No tak, to właśnie. A nie, nie to, lol. Coś jeszcze będzie. W jakiejś zamkniętej łazience. Nie wiem, gdzie jest ta łazienka naprawdę. A zaraz się dowiem chyba. Tu jest jakaś łazienka. Pokaż. Ale ona nie jest rozwalona ani nic. No to byłem chyba, to ale... tu pochodź gdzieś, bo tu coś powinno być. Nie tu, w sensie po tych pomieszczeniach chyba łazienka. Mhm. Oj, tu jak można? Ja tu byłem. Ale dalej pójdź jeszcze, to nic nie ma na pewno? Mhm. No jak to? Co to jest? Ciotarzyk? Bóg. Bo to jest ogólnie w jakiejś zamkniętej łazience, nie wiem. Mhm. Tak jest napisane. Może mam się jeszcze wrócić tam? Super. A ta łazienka jest... Proszę. Ja chcę skończyć tę grę. Ja też. Były dwa dzięki, ale... Przecież byłem, nie? I chuj! O Boże, to... Ale ta łazienka jest... Co? Ale on teraz laga. Co, gdzie jest ta łazienka? Znaczy... Bo tam trzeba przejść koło tej sali chemicznej jakby, żeby tam jest obok ten klucz chyba. Czy nie wiem co, nie wiem. Nie tu, bo ten... Ja nie wiem w ogóle skąd ten klucz tam te wziął z tego longplaya jakby. Aha. No. Może to był klucz do tego? A, nie. Gra to porażka. Jest, ten klucz jest. Co? Gdzie to w ogóle jest? Nie wiem, co to jest w ogóle za pomieszczenie.
Ale więc jest ten klucz, ale nie wiem, tutaj jest za nim. Pokój w ogóle. A weź tutaj, o. No tu. Nie gadajcie, że... I tam. Tu nie można wejść. Może muszę coś zrobić. Czekaj. Wiesz, żebym się nie zdziwił? Pewnie tak, bo ja totalnie nie wiem, gdzie co już. No jedyna tutaj interakcja to jest z tą znowu jest jedna. No, co to myślę? Nie wiem, zobaczymy, czy będą te nitki. Żadnych nitek. Mój komputer to już wybuchnie zaraz. Widzę właśnie. Czy tak widać? Jakiego ja pokoju znalazłem klucza? 1, 1, 1, 6. Ja też ten pokój znajdź. Ej, tutaj to będzie. Tylko w drugą stronę chyba powinienem iść. No, powinienem, ale... Aha, to jest ten pokój z tymi bezpiecznikami, no, czy no, coś? No. To jeszcze wrócimy po prostu zaraz. This game hates me. Ej, to gdzie jest to 06 niby? No dole czy jak? Może na 9 piętrze? O, tu jest! Attention. There are rumors spreading around the campus about a senior committing suicide in the engineering building. Boże, jakaś świetna. Byśmy zbierze, bo się stanie. Czekaj, bo boję się, że ty przestanie mówić. Aha. Dobra, po tej świeczuszce będziemy sobie kończyć. Ma to nie wyskoczy? Nie. Może później. Może. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle. Chociaż czekajcie. Co? Znowu? Ona nie zdechła przypadkiem? No halo. O, nitki tu prowadzą. Na czwarte piętro. Dobra, pójdziemy na czwarte piętro. I kończymy. Mówię się, że myślę po prostu, że tam nie zadziała czy coś. No. Dobra. Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek mu się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Ze mną był Adrian. Byłem. I widzimy się w następnym odcinku z Home Sweet Home.